Podobno masz problem. Tak, owszem, mam. W dzisiejszych czasach posiadanie fobii jest malownicze i w świecie pełnym neurotyków jest jak najbardziej pożądane, żeby mieć jakąś fobię, ale postanowiłaś się rozprawić z tym, co budzi twój lęk. Czego się boisz? Tak, strasznie boję się motyli, naprawdę. Szczególnie tych najbardziej kolorowych, takich czerwonych. To najczęściej spotykane w naszym klimacie, no ale też żółte przyprawiają mnie, że tak powiem, gęsią skórkę. A jak jest z niebieskimi? Niebieskich na żywo nie widziałam, natomiast jak je widzę, załóżmy w książkach, prawda, no to szybciutko przewracam stronę. Czym się objawia ta fobia? Bo już wiemy, ja to wiem, ponieważ zajmujemy się w tym odcinku pokonywaniem fobii, że to, czego doświadczasz, to jest irracjonalny lęk na temat zwierzątka, które nie jest w stanie ci w żaden sposób zagrozić, no bo motyl raczej nie zaatakuje cię i śmiercionośnie nie ukąsi. Natomiast chciałabym się dowiedzieć, jak się objawia twój lęk. Co się z tobą dzieje? Znaczy, krzyczę i uciekam, naprawdę. Po prostu uciekam albo proszę kogoś, żeby zabrał to ode mnie. Aha. Na tej zasadzie. Masz pojęcie, skąd się wziął w tobie taki lęk? Tak, to znaczy rozmawiałam z mamą na ten temat i ona jakby uświadomiła mi, co tak naprawdę się zdarzyło kiedyś, jak byliśmy z rodzicami na działce, ja byłam małą dziewczynką, coś mnie ugryzło. Ja widziałam motyla i ja jestem święcie przekonana, że ugryzł mnie motyl, prawda? Mimo że wiadomo, teraz już też dobrze wiem, że motyle nie mogą ugryźć. Natomiast ugryzł mnie wtedy, nie wiem, jakiś owad, może pszczoła, bąk, coś w tym rodzaju. No, ja do tej pory pamiętam, że to był motyl i tak zostało. O! Nie. Słuchaj, powiedziałeś, że nie widziałaś na żywo niebieskiego motyla. Więc wolę go nie widzieć. Co się z tobą dzieje teraz? Mogę wyjść? Nie, to ja wyjdę, dobrze. Daleko, żeby nie, ale poczekaj. Dobra, to zabieram, to zobacz, tak, kładę tak. To tutaj. Ale on jest za szybą. Za szybą, ale... A tutaj jest bez szyby. To już jest chyba ćma nawet. To jest ćma? No nie wiem, czy to jest bardzo piękne. Nie jest piękne. Nie chcę proszę, cię... wejdź się schować, proszę. Nie będę ci robiła żadnej krzywdy, ani cię straszyła motylami, ani wpinała ci ich we włosy, broń Boże, lub robiła z tobą żadnych innych rzeczy. Myślę, że jest dokładnie ten moment, w którym powinnaś się spotkać z Andrzejem. Widziałem już, jak tutaj siedziałeś i oglądałaś te motyle. Swoją drogą, to jest duża odwaga, nie? Ręka. Zmieniająca się ostrość widzenia, zamknij oczy, mój głos, nacisk mojego kciuka, ciężar twojej ręki, która powoli zaczyna opadać w dół, a ty wraz z nią zaczynasz wchodzić w stan głębokiego relaksu i transu, w którym twoja podświadomość otworzy się na twoje najlepsze zasoby. Gdzieś tam w twoim ciele pojawia się chichot i zaczyna rosnąć. Tak jak wtedy, kiedy w przeszłości zdarzało ci się pewnie poczuć taki narastający chichot w sytuacji, w której nie wypada. Może w kościele, albo może w klasie. Im bardziej próbowałaś go powstrzymywać, tym bardziej on narastał. I możesz zauważyć, że teraz on gdzieś tam zaczyna w tobie kiełkować i narastać. I ogarniać kolejne komórki twojego ciała, które zaczynają drgać w niepohamowanym chichocie i śmiechu. I teraz, nie wiem jak bardzo będziesz zdziwiona, gdy kąciki twoich ust zaczną drgać w uśmiechu i unosić się do góry, i możesz próbować powstrzymać ten uśmiech, ponieważ im bardziej będziesz go powstrzymywać, tym bardziej będą twoje usta chciały się uśmiechnąć. I proszę bardzo, próbuj, o właśnie tak. A uśmiechanie się wywoła ten narastający chichot gdzieś tam w twoim ciele, w dziwnym miejscu. I im bardziej będziesz próbować powstrzymać, tym bardziej będziesz chichotać. I tym bardziej będziesz zdziwiona, że ten chichot wywołują motyle. Różne motyle. I teraz za chwilę dotknę twojego lewego nadgarstka. I kiedy poczujesz dotyk mojego palca, pozostaniesz w transie, ale otworzysz oczy. A ja ci pokażę motyla, a ty wybuchniesz śmiechem. Spróbuj się nie śmiać za bardzo. I skoro potrafisz robić to, teraz zamknij oczy i wróć w
stan transu. Skoro potrafisz się śmiać w transie z motyli, to znaczy, że potrafisz to robić w ogóle. Także gratuluję odwagi. A co cię tak śmieszy w tych motylach? Nie mam pojęcia. Też to są bardzo delikatne stworzenia, zobacz. Możesz dotknąć, ale bardzo delikatnie, żebyś nie uszkodziła. One są strasznie kruche. Fajnie, mogę już zabrać? A mogę spróbować? Wiesz, możesz spróbować, a możesz po prostu dotknąć. Dotknęłam, dotknęłam. No cóż, ja mogę zrobić tylko jedno. Mogę powiedzieć, proszę Państwa, dzisiaj jest 19 października i te wydarzenia naprawdę mają miejsce. Kasia uciekała przed skrzydełkiem motyla, które gdzieś przed wejściem do oranżerii leżało. A potem nie mogła się oprzeć, żeby zabrać to skrzydełko do swojego portfela i zachować na pamiątkę. Łukasz twierdził, że 15 lat nie wsiadał do samolotu i generalnie paraliżował samolota, a dzisiaj ze mną poleciał. Nie wiem, jakaś jestem dziwnie uradowana. Słowo honoru. Naprawdę, jakaś taka wesoła. Śmiać mi się chce non-stop. Słowo honoru. Nie mam tego problemu. Już go nie mam. Nie istnieje. Był, faktycznie pamiętam. Bałam się motyli bardzo, ale... Nawet ten strach jakoś tak, pamiętam jak przez mgłę. Ja nie boję się motyli, ale naprawdę, nie. Nawet nie mogę sobie tego wyobrazić.